dniach od 16 do 18 sierpnia w Malborku miejsce miała pielgrzymka parafii w ruchu dla lepszego świata. Jesteśmy w drugim dniu pielgrzymki. Przybyło do nas wczoraj 400 osób z 17 parafii z różnych stron Polski, z różnych wspólnot parafialnych. Dzisiaj spotkaliśmy się rano w szkole podstawowej numer 5 na ulicy Wybickiego. Dlaczego pani zdecydowała się wziąć udział w pielgrzymce? Ponieważ dla mnie jest to bardzo ważne spotkanie we wspólnocie, która łączy nas, daje siłę. Zostały osoby podzielone na grupy. Więzi, wzmacnia więzi rodzinne i taka jest też, taki jest temat dzisiejszego spotkania. Wiara w rodzinie jako źródło i model odnowy wspólnotowej parafii. I w tej chwili właśnie idziemy na takie spotkania w grupach, gdzie będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami ze swoich parafii. W każdej grupie powinien być animator, który poprowadzi do spotkania, a raczej pomoże wszystkim razem prowadzić. Materiały do tego spotkania ja tutaj ze sobą też mam. Animatorzy powinni mieć, ale gdyby któryś nie miał, proszę się do mnie zgłosić. W grupie też prosimy wyznaczyć sekretarza, czyli osobę, która będzie pisała, notowała to, co wspólnie mówiliśmy czy ustaliliśmy. Jest 20 grup, w których wszyscy mówią, rozmawiają, dzielą się na jeden temat. Tematem jest wiara w rodzinie, przekazywanie wiary w rodzinie. To jest taki wiodący, główny temat naszej pielgrzymki, nad którym teraz się pochylamy, rozmawiamy. Dla nas wszystkich jest to ważne, szczególnie, że mamy okazję, aby w grupach porozmawiać na ten temat, a w grupie są osoby z różnych parafii. Tak to zrobiliśmy, aby była możliwość wymiany doświadczeniami, jakimś swoim doświadczeniem, które wynieśliśmy i z rodziny, i z parafii. To spotkanie trwać będzie około godziny. Po jego zakończeniu zaprosimy wszystkich naszych gości na zamek, by pokazać im to, co mamy najpiękniejsze w naszym mieście, to, z czego nasze miasto słynie. Jest to dla nas wielkim przeżyciem. Ja na przykład jestem pierwszy raz, nigdy nie widziałem. Dzisiaj z wielkim utęsknieniem czekam, kiedy zobaczę autentyczny zamek, a jak sobie to wyobrażałem, czytając w książkach. Jak ocenia pani przygotowany program? Bardzo. Teraz, w roku wiary, gdzie jest to tu, akurat w Malborku, jest dobrze przygotowane i jestem pod wrażeniem. Ja myślę, że jest to duże wyzwanie, szczególnie dla parafii, dla księdza proboszcza, którego serdecznie pozdrawiam, dlatego że ksiądz ma po prostu też pewną charyzmę. Widać charyzmę, która prowadzi do tego, żeby zorganizować takie spotkanie, to trzeba po prostu mieć całe zaplecze ludzi wokół siebie i ja myślę, że pierwsze spotkanie, które jest takim spontanicznym spotkaniem, pokazuje pewne doświadczenia i to drugie spotkanie, gdyby do takiego doszło w Malborku, ono na pewno jeszcze lepsze będzie, dlatego że na niektórych takich rzeczach, które są niezależne od nas, po prostu się uczymy i to wszystko byłoby jeszcze bardziej perfekcyjnie zorganizowane. Skąd pan przybył? Ostrowiec Świętokrzyski, parafia Denków Świętego Stanisława Męczennika. Jak panu podobają się zajęcia? No super, są naprawdę. No. Chwała panu w ogóle za to, że tutaj Duch Święty nas sprowadził. No. Wszystkich po kolei. No. Teraz udajecie się na zamek. Czy był pan kiedykolwiek na zamku? No nie. Bo to dopiero jestem tutaj pierwszy raz. I dziękuję panu Bogu, że tu jest. Dzisiaj jeszcze spotkamy się z naszymi pielgrzymami po południu o godzinie 16 w kościele. Tam podsumujemy spotkania w grupach. Tam też naszym gościom opowiemy o duszpasterstwie rodzin, jak to jest w naszej parafii. Wysłuchamy też konferencji na ten temat, temat wiary w rodzinie, przekazywania wiary w rodzinie. Natomiast na zakończenie jeszcze wieczorem przy apelu jasnogórskim
pielgrzymi będą mieli okazję dać świadectwo swoich przeżyć, tego, czego doświadczyli na pielgrzymce. Będą mogli tak z serca powiedzieć, opowiedzieć, czego tu doświadczyli, co przeżyli, co było dla nich radością, co jakoś też ich wzmocniło, podbudowało ich wiarę. To dzisiaj. Natomiast jutro na zakończenie pielgrzymki zaprosiliśmy naszego księdza biskupa Jana Styrnę i o godzinie 8 będzie msza święta w kościele z udziałem wszystkich pielgrzymów, także i naszych parafian. Po mszy świętej jeszcze pamiątkowe zdjęcia, każda parafia zrobi sobie zdjęcie z księdzem biskupem, a my chcemy jeszcze przed drogą naszych gości poczęstować posiłkiem, żeby nie zasłabli w drodze. Wielu z nich ma jeszcze przed sobą 10-12 godzin jazdy, dlatego bezpośrednio już po tej porannej mszy świętej, po posiłku, wyruszą w drogę powrotną. I tak zakończy się nasza pielgrzymka. Jeśli chodzi o naszych parafian, to chciałbym wyrazić mój podziw i taką też wdzięczność, bo rzeczywiście przyjęcie 400 osób w parafii to wielkie dzieło i bez pomocy naszych parafian by to było niemożliwe. Dla mnie było takie i wzruszające, i bardzo budujące to, że tak chętnie wielu parafian podjęło ugoszczenia się i ugoszczenia naszych pielgrzymów, przyjęcie ich do domów. Mam nadzieję, że ta obecność pielgrzymów w domach naszych parafian była okazją też do takich różnych ciekawych rozmów, do wzajemnego świadectwa, wiary i podzielenia się tym, czym i my żyjemy, a czym też żyją i czego doświadczają ci, którzy do nas przyjechali. Także mam wielką nadzieję, że to spotkanie, ta pielgrzymka będzie też i dla naszych parafian takim pięknym przeżyciem i doświadczeniem spotkania z ludźmi, których wprawdzie jeszcze tak niedawno nie znaliśmy, ale którzy dla nas stali się bliscy poprzez swoją obecność, poprzez świadectwo swojej wiary i to, że przez te 3 dni razem byliśmy. Dziękuję wszystkim parafianom serdecznie. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Co my tu kręcimy?